Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jest sobota, dzień taki upalny, gorący. Jest tak parno, że już nie idzie wytrzymać. Na termometrze w tej chwili jest 44 stopnie, co prawda do słońca, ale kto wie, czy dzisiaj burzy nie będzie. Masz go? Kolejne piękności mamusi. I wieszamy. Tego mamuś tutaj powiesimy i on będzie. A ten żółty albo ten czerwony tu dać, albo ten żółty tu, a to wziąć. Tego żółtego daj tutaj sobie. No, zaraz, tylko czekaj, bo tu jest. I on jest tak fajnie, widzisz, ułożony, że on tutaj tyłem może być. I popatrz, tylko weź go, żeby on się... Przymierzymy go po prostu, nie? No, no już. Tak? No już. Masz już go tutaj? On się tu będzie... Dusił, nie? Dusił. No to chyba mi się zdaje... Tak, nagrywa się. Niechcący? Tak jest. To się proszę ładnie przywitaj. Właśnie tak zrobiłem, popłakałeś ręką. To zrób dwa razy. No i teraz. Tak? Edziu przed chwilką robił śrutę dla zwierząt. No i robimy to z mieszanki zbóż, przeważnie pszenżyto, jęczmień. Pszenicy nie siejemy, nie mamy pszenicy, bo teraz są one wysokobiałkowe i tak jakoś no nie dajemy tutaj zwierzakom. A tutaj jest prawdziwy eksponat. Mamy stary śrutownik żarnowy. No i tutaj będziemy musieli się za niego w zimie wziąć, wyczyścić go, zobaczyć, czy on działa. Jeżeli nie, to spróbujemy jego uruchomić, bo tutaj jakby dobrze te żarna docisnął, to jeszcze by i mąkę robił. No i tak właśnie on stoi tutaj już kupę lat. Ja nie pamiętam, aby na nim tutaj się mieliło zboże. Mama mówi, że pamięta, że jak tutaj przyszła, to właśnie na nim z początku mielili, dziadki również mielili, bo babcia opowiadała. No i nawet jak był taki rok, że na przednówku był głód, to właśnie dociskali bardziej żarna i to zboże tak przemielili, że była mąka razowa i normalnie ją używali w warunkach domowych do spożycia. Także tutaj z Edziem przez zimę już będzie więcej czasu. Wieczory będą dłuższe, wyniesiemy ją do pracowni i rozpracujemy tutaj tą maszynę. Zobaczymy, jak ona jeszcze wygląda, no i w jakim jest rzeczywiście stanie. No ale dzisiaj jak się chce, to wszystko można odrestaurować, przeprowadzić renowację i to będzie działało. No zobaczymy. Tutaj były posadzone cztery kwoki i z tych czterech kwok wylęgło się pięć kurczątek. Jedno jest takie czarne, jakieś takie odmienne. I ta kwoka, powiem Wam, że jest no, agresywna, taka rzuca się, broni tych kurcząt jak żadna inna. Taka jest no, agresorka, można powiedzieć. Kurczaczki się jej pilnują. No coś tutaj nie wyszło z tymi jajkami. Prawdopodobnie to, że one latały tutaj z gniazda na gniazdo. Jeszcze mam cztery kwoki. Tutaj jest właśnie jedna.
a trzy siedzą tutaj i posadziłam je. Ta, co teraz tam lata, też siedzi na jajkach, ale ona zeszła chyba zjeść, może napić się, wypróżnić. Te siedzą już tutaj trzeci dzień, tamta drugi. No i tak zobaczymy, co z tych jajek tutaj wyjdzie, czy coś się wykluje. Powymieniałam sobie jajka ze znajomymi. Także no jeżeli by się tutaj wylęgły, gdyby wszystko poszło dobrze, to miałabym bardzo kolorowe i takie egzotyczne kurczęta. No zobaczymy, no czas pokaże, za 3 tygodnie wszystko się okaże. Krowy dostały belę świeżego siana, zajadają. Ta tutaj, która się akurat teraz patrzy, to jest Fiona, najstarsza sztuka w stadzie. Widać, że to już jest staruszka. Już z tyłu takie kości miedniczne jej wystają. Ona daje bardzo dużo mleka, karmi ciele. No i tutaj została nadal przywódczynią. Nie dała sobie odebrać tego przywództwa, mimo że jest już taką, można powiedzieć, babcią. To jest Klępa, krowa, która ma 2 lata. I ona tutaj też ma cielaczka, a jeszcze gdzieś jest Andzia. Andzi nie widzę, gdzieś się... O, tam jest Andzia! No wiecie co? Ależem teraz nagadała, 6 sztuk na krzyż i nie mogę się dopatrzyć jednej sztuki. No kurczę, a tutaj jest byczek, którego żeśmy kupili do stada jako zarodowy, no i te 2 bącle. Jeszcze po tatusiu, bo poprzedni byk był czarny, no i tutaj dostał w tyłek. Tak, właśnie ustawia się hierarchię, ustala się zasady. Nie ma, że to jest dziecko, że to jest ciele. Dostanie w tyłek rogami i wie, gdzie jego miejsce. Nie wychodzi się przed babcię w tym wypadku, przed mamę. Muszą mieć tutaj ustalone zasady. To tak samo jak i u nas ludzi, zasady powinny być ustalone. No teraz troszeczkę to odeszło na bok, ale kiedyś tak było, że każdy w rodzinie miał swój szyk, wiedział, gdzie jest jego miejsce, tak samo i tutaj one. Muchy im tutaj nie dokuczają, bo też były pytania, czy bąki, komary. Nie, jest taki środek, którym, jeżeli bydło się wypuszcza, polewa się po grzbiecie, on się wchłania i bydło cały sezon spokojnie sobie może chodzić, nie jest nękane przez meszkę, przez bąki, czy przez inne jakieś owady dokuczające im. Muchy naturalnie przy bydle się znajdują, ale tutaj też zaobserwowałam ptaki, które przylatują i są w obecności bydła, tymi muchami się żywią. No i teraz też taka sytuacja z jaskółkami. Ludzie się dziwią, dlaczego jaskółek ubywa, dlaczego ich nie ma. No jest to ściśle związane z rolnictwem. Jeżeli jest bydło, są muchy. Jeżeli są muchy, jest pożywienie dla jaskółek i one się rozmnażają. A że teraz bydło niestety z polskich wsi znika, doprowadza się do tego, że stada są likwidowane, bo jest to coraz mniej opłacalne, więc też nie ma i much. Mucha lęgnie się na odchodach bydlęcych, głównie właśnie na odchodach bydlęcych, składa jaja, rozmnaża się i one wtedy, te muchy, są w dużych ilościach, w związku z czym jest no pokarm dla tych ptaków, dla jaskółek. A jeżeli nie ma bydła, nie ma odchodów bydlęcych, nie ma składanych jaj przez muchy, no i tak to wszystko, widzicie, jest zazębione w kole życia. Braknie jednego tryba, brakuje kolejnego, potem się wszystko wyłamuje, sypie i niestety tak to się odbywa. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, jak to wszystko ściśle jest związane. No my tutaj, z racji tego, że mamy to gospodarstwo, jesteśmy rolnikami, obserwujemy ściśle współzależność człowieka od zwierzęcia, zwierzęcia od człowieka i współzależność właśnie taką międzygatunkową, jak chociażby mucha a jaskółka. Jakaś tutaj sprzeczka teraz rodzinna jest.
dojdą zaraz do porozumienia, do kompromisu i będą tutaj razem jadły. Niedawno przywieźliśmy im tutaj, Edziu przywiózł takie stare siano, żeby one tutaj miały sucho, rozprawiły i dzisiaj prawdopodobnie przywiezie im kolejną belę, bądź nawet dwie. No, dzięki temu też powstaje obornik, którego nam na nasze pola potrzeba. Wyszło słonko. Ciekawe na jak długo, bo tam idą kolejne chmury. A dzisiaj jest już wtorek, godzina 13:33 stopnie w cieniu. Jest gorąco i do tego parno. Znowu dzień taki burzowy. W sobotę spadło 7 litrów deszczu. Niedużo, nic tutaj nam nie popodtapiało. No ale dzisiaj, kto wie, czy nie będzie kolejnego. Dziś, jutro, no bo też tutaj i zapowiadają. Na dachu jest dosyć dużo jaskółek. To są jaskółeczki młode, które już powychodziły z gniazda i one zawsze mają coś do siebie takiego, że siadają właśnie po dachach i tak jakby się bawią. No i też obserwując jaskółki można tutaj przewidzieć, czy będzie taka pogoda deszczowa, czy wybije się na pogodę słoneczną. Jeżeli one latają wysoko, to będzie pogoda słoneczna. Jeżeli jaskółka lata nisko, tuż nad powierzchnią ziemi, to zwiastuje to deszcze z tego względu, że robaki wtedy siadają na ziemi, one się instynktownie chowają, no i w związku z tym są nisko, a jaskółki z racji tego, że żywią się tymi różnymi muszkami, takimi fruwającymi robakami, no to w poszukiwaniu pożywienia również latają nisko. Także tutaj jest to bardzo wszystko powiązane ze sobą. Edziu. Co ci tam lata nisko? Ty mi latasz nisko. Edzie dzisiaj jedzie do pszczół patrzeć tam. Być może przywiezie kolejną partię miodziku. To no, będzie wykręcanie. Pewnie tak. Pewnie tak. Dobra, jadę. No to jedź. A tutaj mamusia. Jak zwykle uśmiechnięta. Chodzi koło kwiatków, chodzi koło kur. Teraz idę do kur, pozbierać jajka. Pozbierać jajka, ale duszno dzisiaj jest, nie? Bardzo, bardzo. Bardzo duszno. Bardzo. Mamusia idzie do jajek, a ja dzisiaj ogólnie robię makarony, pierogi truskawkowe i ruskie, ale tutaj jeszcze chciałam wam pokazać tą kwokę, agresorkę, no jest ona niesamowita. Jak się tutaj tylko ktokolwiek pojawi, ona się puszy, nacepurza i jest gotowa do ataku w obronie tych swoich malutkich pisklaczków. Kwoki nasadziliśmy kolejne 4 i wszystkie 4 usiadły. Z tym, że jedna, ta, która była dzień później nasadzana tam w samym rogu, usiadła sobie tutaj, no i tutaj też te jajka dostała. Te 3 siedzą tutaj, gdzie były posadzone od razu, tylko że poprzegradzałam je cegłami, jakimiś takimi wiadrami umocnionymi, z tego względu, że właśnie ostatnim razem posadziłam je tutaj, tak jak widzieliście, na ziemi, porobiłam im gniazda, ale one skubane zabierały sobie jajka, jedna drugiej. I tutaj jak pierwsze godziny usiadły, to też zaczęły sobie zabierać jajka. Ta najsilniejsza miała ich chyba za 20 pod sobą. Tej zostało chyba 2, bo zabrała jej też ta. No i tutaj je pooddzielałam, żeby sobie nie zabierały, bo jeżeli taka rywalizacja o te jaja by była, to niestety te jajka skończyłyby tak samo jak u tych ostatnich kwok. No i to też była taka dla mnie nauczka, że jednak one muszą siedzieć tak jakby samodzielnie, oddzielone, żeby nie miały możliwości zabrania sobie jajek. Tak, o tobie mowa. O tobie też. No i tutaj jest jeszcze jedna. To jest największa kura. I ona ma też pod sobą najwięcej jajek, bo najwięcej ich objęła. A te powiem wam, że nawet nie wiem już po ile tych jajek mają, bo tutaj im popodkładałam
No i w sumie ogólnie chyba tutaj jest pod tymi czterema kwokami około 50 jajek. No zobaczymy, co się tutaj z tego wylęgnie. Jajka. Tutaj w przewadze są białe, bo też i tutaj jest większość kur lekhornów. To są białe kurki, które niosą białe jajka. One są troszkę mniejsze od rosy. Rosa to są kury czerwone i niosą takie jajka tutaj ciemniejsze. No i tutaj jest sześć tych kurcząt, które wylęgły się spod pierwszej kwoki. Jest czterech panów i dwie kobitki między nimi. Chowają się dosyć fajnie. Kwoka miała podłożonych 15 jajek. Cztery jajka, coś tam się z nimi zadziało, że te zarodki zamarły, bo też były zalężone i wylęgło się 11. Później dwa padły naturalnie, same z siebie po prostu, któregoś ranka przychodzimy i one jednego ranka, jedno nie żyło, drugiego drugie. A trzy zginęły nam i w sumie no nie było ich, obszukaliśmy dopiero później, żeśmy się dowiedzieli, była dziura. One przeszły sobie do kur i powędrowały do sąsiada. No i prawdopodobnie koty je połapały. Zostało sześć, no i te sześć tutaj żyją, dosyć ładnie rosną, są już pokaźne. Z tygodnia na tydzień coraz większe. Tamten jeden siedzi sobie w kartonie, upatrzył sobie tam miejsce. Tak o was mowa. Zobaczymy, ile spod tamtych czterech kwok się wylęgnie. Ale gorącz daje równo dzisiaj. Oj, będzie chyba burza. Oby tylko to obyło się jakoś tak łagodnie. No zobaczymy, jak to będzie. A tutaj jeszcze wracając do ras kur rosy, bo my mamy dwie rasy kur. Rosy i lekhorny. Rosa jest kurą czerwoną, lekhorn białą. No i są różnice między nimi. Rosa jest zdecydowanie większa od lekhorna i niesie się tak średnio co drugi dzień. Lekhorn potrafi znosić jedno jajko dziennie, ale też i rosa jest zdecydowanie mniej wymagająca, jeżeli idzie o pożywienie, o pokarm, a lekhorn już potrzebuje bardziej zbilansowanego pożywienia, żeby się ładnie rozwijać. Ale kupujemy jedne i drugie, bo i jedne i drugie nam się podobają, jakoś żeśmy się już przyzwyczaili do tych ras i tak one u nas tutaj właśnie się przyjęły. Fajną rasą jest też dominant, ale tutaj z dominanta żeśmy zrezygnowali z tego względu, że jednak one były takie pośrodku. No bardziej jesteśmy przekonani właśnie do rosy i do lekhorna i tak już chyba zostanie, że te dwie rasy będziemy mieć, no chyba, że coś teraz się wylęgną, jakieś takie krzyżówki, zobaczymy, co tutaj nam uda się uzyskać spod tych kwok. O, zmienia się, zobaczymy, jak to w kolejnych dniach będzie tutaj, bo cały czas ta dynamika pogody jest taka, że ohoho, zresztą sami wiecie, bo w całym kraju tutaj wszystkich ćwiczy równo ta pogoda, nie dzieli jakoś tak, żeby to było sprawiedliwie. Na dzisiaj to będzie tyle, taki luźny odcinek z gospodarstwa. No i cóż, no, życzę wam zadowolenia, jak już zwykle, jak zawsze, radości. No i tradycyjnie, do następnego.